Cześć! Na Instagramie ostatnio zapytałam Was, czy chciałybyście zobaczyć u mnie top 5 paletek cieni, czy może top 5 rozświetlaczy i większością głosów zadecydowałyście, że mają to być jednak paletki cieni. W związku z tym dzisiaj przychodzę do Was właśnie z takim filmem i też właśnie w tym roku jakby chciałam rozpocząć też taką serię top 5 najfajniejszych produktów i też właśnie w najbliższym czasie pojawi się top 5 rozświetlaczy. Myślę, że tak będę robić jeden film w miesiącu. Myślę, że to będzie taka fajna częstotliwość i planuję również zrobić też top 10 nude pomadek, bo też pamiętam, dawno temu Wam obiecałam, że chcę zrobić film o moich najlepszych, ulubionych nude pomadkach, natomiast stwierdziłam, że mam ich aż tyle, że ten film byłby bardzo drugi i długi i postanowiłam się tutaj ograniczyć i zmieścić je w 10 jakby punktach i wybrać te 10 najfajniejszych pomadek i myślę, że też taki film będzie najbardziej miarodajny, bo będziecie wiedziały, po jakie pomadki nude najczęściej sięgam. Także taki film również będzie, pojawi się w najbliższej przyszłości, a dzisiaj zacznijmy od palet. Kolejność jest tutaj przypadkowa, żadna z palet nie jest jakimś moim takim cudownym faworytem, bo nie mam takiej swojej mega ulubionej paletki, do której wracam codziennie. Ja lubię mieszać ze sobą kolory, mieszać ze sobą te palety i tworzyć coś unikatowego na oczach, dlatego codziennie sięgam w zasadzie po inną paletkę i nie jest tak, że sięgam ciągle po tę samą i te same cienie i codziennie taki sam makijaż wykonuję, chociaż tutaj na pewno przyznałabym wyjątek cieniom Nabla, bo uwielbiam ich brązy i uwielbiam, że ta tonacja brązów, które Wam za chwilę pokażę, bardzo fajnie pasuje właśnie mojej urodzie i mojej karnacji i uważam, że te brązy są dla mnie stworzone, tak bym to opisała. I też tutaj nie chciałam się rozdrabniać na palety cieni i kolekcji cieni. Stwierdziłam, że do jednego filmu włączę również kolekcję cieni, która bardzo mi się podoba, a gdybym to rozłączyła i skupiła się tylko i wyłącznie na paletach, to musiałabym jeszcze robić osobny film na temat kolekcji cieni, a nie chcę aż tak bardzo się rozdrabniać i stąd też tutaj pojawi się kolekcja cieni Nabla. Cienie Nabla są naprawdę świetnie napigmentowane, fantastyczne kolory, cudownie się rozcierają. Nie mówię, że są to najtańsze cienie, bo no, są to jedne z droższych, ale myślę, że warto zaopatrzyć się w kilka kolorków i sprawdzić jakość tych cieni, bo naprawdę się zakochacie, będziecie chciały coraz więcej, Przynajmniej tak jest właśnie w moim przypadku. I właśnie te brązy, które najbardziej mi się podobają, to jest właśnie ten tutaj brąz, który przepięknie wygląda w załamaniu powieki i fajnie rzeźbi oko i to jest odcień Wild Side. Czasami mieszam go z chłodniejszym cieniem Fossil. Tak, cienie, które świetnie są napigmentowane, świetnie się z nimi pracuje, nie stwarzają żadnego problemu, nie robią plam, ładnie się budują, można zintensyfikować makijaż. Uwielbiam i naprawdę polecam, warto spróbować. Zaczniemy sobie teraz od palet i moją pierwszą paletą będzie Tune, paleta The Dur i to jest paleta, o której też już wielokrotnie Wam mówiłam, paleta, która składa się z zarówno chłodnej, jak i ciepłej kolorystyki i powiem Wam, że uwielbiam mieszać ze sobą właśnie te dwie kolorystyki, ciepłą tonację z chłodną, bo wygląda to naprawdę bajecznie i dzisiaj na oczach również mam cienie właśnie marki Tune, właśnie z tej palety i powiem Wam, że dzisiaj dostałam rano komplement, bo obca mi kobieta powiedziała, że mam bardzo ładny makijaż, że bardzo jej się podoba i chyba 3 czy 4 razy powtórzyła, że bardzo jej się podoba ten makijaż. No i to jest oczywiście zasługa paletki Tune. I to, co mi się również w niej najbardziej podoba, to to, że mamy tutaj większość matowych cieni. Mamy tutaj jeden metaliczny i jeden, który jest z drobinkami, ale prawda jest taka, że maty są bardzo ważne, bo one budują, są taką podstawą naszego makijażu oka i one są bardzo ważne. I w moim przypadku mogłabym mieć nieskończenie wiele matowych cieni. A jeśli chodzi na przykład o perłowe, to na bardzo często tę paletę łączę właśnie z cieniami Nabla. Perłowymi, błyszczącymi, duochromami. Wygląda to bajecznie, fajnie się to łączy, kolory fajnie się ze sobą scalają. Mega, mega Wam polecam. I też warto tutaj o tym wspomnieć, że te cienie są naprawdę dobrze napigmentowane, w zasadzie same się blendują, bo nie trzeba tutaj zbyt dużo
ślęczyć nad tą paletą i nad tym makijażem, żeby wyglądał on naprawdę dobrze. Wystarczy kilka machnięć pędzlem, a te cienie po prostu przepięknie w siebie przechodzą, ładnie się łączą. No, musicie spróbować, bo dopóki nie spróbujecie, to nie będziecie wiedziały, jak to jest, jak się z nią pracuje. Uważam, że jest naprawdę wysokich lotów, jest to paleta luksusowa i wysokiej jakości. Kolejną paletą, którą mogę Wam polecić, to jest zdecydowanie paleta Affect Naturally Matte, która składa się głównie z brązowych, matów i beżów, jasnych kolorów. To jest paleta, która jest obłędnie napigmentowana, niesamowicie, to jest najbardziej napigmentowana paleta w mojej kolekcji. Tak muszę stwierdzić, ona jest naprawdę bajeczna i to jest zdecydowanie propozycja dla osób, które lubią brązy, które przede wszystkim lubią matowy makijaż, nie lubią się błyszczeć, więc myślę, że to jest naprawdę fajna propozycja. Warto mieć też takie właśnie brązy, które ładnie rzeźbią oko i w które wyglądają bardzo twarzowo. Ja uwielbiam brązy, uwielbiam, dla niektórych możemy powiedzieć, takie banalne i nudne makijaże, ale ja po prostu takie lubię, ja jestem im wierna. Ja się po prostu w takich makijażach bardzo dobrze czuję, stąd bardzo tą paletę lubię i również polecam osobom, które stawiają na minimalizm, które lubią nude kolory, brązowe kolory, to jest fajna paleta. Aha, i pomimo tej mocnej pigmentacji, z tymi cieniami się również fajnie pracuje, chociaż tutaj już jakby trzeba uważać, żeby nie zrobić sobie plamy, żeby nie wyjechać z nimi za daleko, chociaż jak użyjecie na przykład jakiegoś jaśniejszego beżu, żeby zneutralizować to, że wyjechałyście z jakimś brązem za daleko, to spokojnie tutaj sobie poradzicie, bo z tymi cieniami również fajnie się pracuje, fajnie się blendują, fajnie w siebie przenikają, więc bez obaw. Dobrze się również z nią pracuje. Kolejną paletę, którą szczerze mogę Wam polecić, to jest paleta The Balm Nude Beach. I to jest paleta, w której znajdziecie zarówno chłodną tonację, jak i cieplejszą. To jest paleta, powiedziałabym, niezwykle uniwersalna. Mamy tutaj sporo matowych cieni, ale też sporo błyszczących. W zasadzie to jest taka paleta, ja bym powiedziała, wyjazdowa, bo zabieracie ją i w niej po prostu macie wszystko. Macie bardzo ciemny, taki głęboki brąz, macie jasny, matowy beż, żeby na przykład zmatowić łuk brwiowy, albo wyczyścić ten makijaż, albo jeszcze bardziej rozblendować cienie na granicach. Mamy tutaj w zasadzie neutralne brązy i taki właśnie cieplejszy, jeśli lubicie cieplejszą kolorystykę. No i ta chłodna właśnie fiolet. Ja uwielbiam ostatnio połączenie ciepłej tonacji z fioletem. Bardzo ładnie to wygląda. Także no naprawdę fantastyczna paleta. I to jest też taka paleta, która jest bardzo twarzowa, która świetnie sprawdzi się u wielu osób z różnym typem urody i u dziewczyn, które mają niebieskie oczy i mają właśnie piwne, bo chłodna tonacja bardzo fajnie podbija brązowe, piwne oczy i też fajnie kontrastuje z zieloną tęczówką, także jak dla mnie paleta jest uniwersalna i no jeśli chcecie mieć taką jedną, a porządną paletę, to myślę, że to jest bardzo fajny wybór. I ostatnia paleta to paleta Zoeva. Zoeva naprawdę ma bardzo fajne cienie, które są również fajnie napigmentowane i z którymi dobrze się pracuje. Natomiast mam tutaj taką kolorystykę, która uważam najbardziej pasuje mojej urodzie i z którą też dobrze się czuję. I to jest paleta, która jak dla mnie jest też niezwykle uniwersalna, bo można ją wykorzystać i na co dzień, i na wieczór. I to jest paleta Smoky. Paleta, która już tutaj swoją nazwą wskazuje na to, że można wykonać makijaż smoky, taki ciemny, właśnie wieczorowy, ale równie dobrze tutaj, jeśli chcemy, to wykonamy nią makijaż dzienny i bardzo mi się podoba tutaj ta chłodna kolorystyka, uwielbiam tutaj te takie matowe brązy, które raczej wpadają w róż, są naprawdę bardzo ładne. Mamy tutaj taki ciemniejszy granat do pogłębienia makijażu i taki ciemniejszy, ale już neutralny, ale głęboki brąz. I w ogóle ona też świetnie sprawdzi się u osób z zieloną tęczówką, bo tutaj mamy dwa ostatnie cienie, które wpadają raczej w taką zielonkawą tonację, więc też fajnie podbiją zieloną tęczówkę.
Paleta ta jest naprawdę bardzo fajna, bardzo często po nią sięgam, szczególnie właśnie po te różowe kolorki. Po prostu ta tonacja bardzo mi odpowiada i polecam właśnie też wszystkim blondynkom, dziewczynom, które lubią chłodną tonację i niekoniecznie przepadają za tą ciepłą, to myślę, że ta paleta jest świetnym wyborem. Natomiast jeśli miałabym Wam polecić ciepłą paletę z Zoewy, to mnie osobiście najbardziej podoba się Caramel Melange. I to ten ostatni punkt potraktujmy, te dwie palety potraktujmy jako ostatni piąty punkt, czyli top 5. Top piąteczka. Nie są to takie żywe kolory, które z daleka widać, jak idziemy ulicą, tylko to są takie cienie raczej przygaszone, stonowane i które są bardzo twarzowe i które naprawdę bardzo ładnie wyglądają na oczach. A i te kolory przepięknie podbiją niebieską tęczówkę, no bo właśnie takie ciepłe kolory bardzo wybijają niebieskie tony w naszych oczach. Polecam Wam albo tę, jeśli lubicie chłodną tonację, a jeśli lubicie ciepłą, to Caramel Melange. Te dwie palety są fajne. Tak właśnie wygląda zestawienie u mnie. Pamiętajcie, że ja tutaj przede wszystkim kierowałam się kolorystyką i tym, co pasuje mnie. Pamiętajcie o tym, że tutaj każda z nas, youtuberka, ma zupełnie inną urodę, inne oczekiwania, inne potrzeby i każdy z nas tak naprawdę co innego pasuje, więc pamiętajcie o tym, że ja tutaj sugeruję się kolorystyką i tym, co pasuje mojej urodzie i tak jak to też wielokrotnie powtarzałam, jeśli w jakiś sposób widzicie, że mamy podobną urodę, to prawdopodobnie te kosmetyki, które podobają się mnie, spodobają się również Wam. Także koniecznie napiszcie, bo jestem też bardzo ciekawa, jaka jest Wasza ulubiona paleta, bądź jeśli macie ich więcej, to napiszcie w zestawieniu 1, 2, 3, albo jeśli macie 5, to 1, 2, 3, 4, 5. Także piszcie na dole w komentarzu. Ja Wam już dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie również o moich profilach społecznościowych na Instagramie i Facebooku. Raczej na Snapchacie się już nie udzielam. Częściej udzielam się już na Instagramie, więc tam możecie mnie obserwować, a tam dzieje się więcej i o wielu rzeczach opowiadam, o jakichś nowych kosmetykach, albo czasami robię jakieś open boxy. Także jeśli Was to interesuje, to zapraszam Was na mojego Instagrama i do zobaczenia już w kolejnym filmie. Pa, pa! Okej, okay, I am ready. Ready to go. Coś mnie drażni. I właśnie w matowych, nie matowych. I próbuję też... Jest tutaj przy... Przypadkowa? Kolejną paletę, którą mogłabym tak naprawdę szczerze z wielkim sercem polecić. Tak. Jest bardzo... No to mi cień wypadł. Nie. Ale on mi już wypadał od samego początku, no i tym sposobem się go pozbyłam. Dziękuję. To kończymy.